Obsługa wyświetlacza Bafang. Jest to wyświetlacz już nowszego typu, ponieważ jest kolorowy. Włączamy go z tej perspektywy, przytrzymując dłużej przycisk. Tak samo jak światła, czy zmieniając te wszystkie nasze funkcje dodatkowe, które nam pokazuje rower. Oczywiście zmiany wspomagania plusem i minusem, to oczywiste. Najciekawszą funkcją w tym rowerze, w tym wyświetlaczu jest to, że w momencie, kiedy przytrzymamy dwa razy, znaczy naciśniemy dwa razy i przechodzimy do settings. Jest tutaj wiele ciekawych opcji, bo zaczynając od display setting, jak sobie wejdziemy, zatwierdzamy i tu mamy mnóstwo opcji do zmiany. Jest to bardzo ciekawe i fajne, ale jest jeszcze ciekawszą opcją jest to, że kiedy wyjdziemy, damy back, zatwierdzamy i wchodzimy do informacji. To raz, że możemy sobie zobaczyć błędy, ale też możemy zobaczyć informacje o baterii. I proszę zobaczyć, wchodzimy w baterię i wyświetla nam wiele ważnych informacji. Na przykład to, że zostało tyle baterii, 7,3 Ah, a cała objętość baterii to 9,1. Jest to już trochę nam to mówi, że jaka została żywotność, czy jest całkiem nieźle. Oczywiście to nigdy nie zastąpi zweryfikowania w praktyce, ale jednak jakby nie patrzeć, to już coś nam daje. Kiedy wejdziemy w next page i jeszcze w następną, to pokazuje nam też na wszystkich ogniwach, jakie są woltaże. I to jest dobre, że można sobie sprawdzić, czy ogniwa czasem się nie rozjechały. I to nam też już dużo podpowiada, jeśli chodzi o baterię. Na przykład ta bateria jest całkiem ciekawa. Więc tutaj, kiedy naciśniemy dwa razy i wchodzimy do menu, a to mamy już fajne, ciekawe, zaawansowane funkcje, które nam na pewno ułatwią przy sprawdzeniu czy zakupie roweru. To tyle, jeśli chodzi o obsługę wyświetlacza Bafang kolorowego.